Dzień dobry, macie pełne prawo, żeby zarzucić mi brak konsekwencji, bo kiedy nagrywałem odcinek na gorąco po meczu z Wyspami Owczymi, to powiedziałem, że takich spotkań nie ma sensu nawet jakoś szczegółowo analizować, ponieważ jeżeli brakuje takich podstaw jak charakter, mentalność, ta mityczna osobowość. Chęć wzięcia odpowiedzialności za zespół to tak naprawdę te dodatkowe rzeczy taktyka, plan A, plan B, czy grasz na dwójkę, czy na trójkę stoperów, czy system jest symetryczny, czy jest asymetryczny to wszystko schodzi tak naprawdę na dalszy plan. Jeżeli piłkarze wychodzą na boisko ze złym nastawieniem co jest normą już w kontekście reprezentacji Polski to tak naprawdę wszelkie dyskusje o taktyce nie mają większego znaczenia. Natomiast doszedłem do wniosku, że obejrzę sobie raz jeszcze to spotkanie z Wyspami Owczymi, zerknąłem sobie także na statystyki z tego spotkania i chciałbym podzielić się z Wami nieco większą jeszcze liczbą wniosków właśnie z tego dość ekstremalnego meczu. Generalnie siedzi we mnie niesamowita frustracja i poczucie takiej rezygnacji patrząc na naszą reprezentację. Tutaj nie chodzi już tylko o to jedno spotkanie z Wyspami Owczymi, bo każdy może w tym momencie zastosować taką narrację, że z tymi Wyspami Owczymi to wiecie, każdy raz na jakiś czas może się pomęczyć, no bo rzeczywiście zespół super zdyscyplinowany, fajnie zorganizowany, dobrze grający w obronie. W ogóle, jak to wszystko brzmi, no ale tak to wyglądało, niestety. Ok, natomiast to już jest norma, jeśli chodzi o reprezentację Polski, że nam coraz częściej zdarzają się takie mecze, kompletnie ekstremalne pod wieloma względami i to już jest taki sygnał do niepokoju, zwłaszcza, że my w tym momencie nie oczekujemy od reprezentacji wyłącznie wyników. Jaka była narracja, kiedy my rozpoczynaliśmy cykl eliminacyjny, kiedy zwalniany był Czesław Michniewicz, jakie argumenty były podnoszone, abstrahując od afery premiowej, no bo de facto to ona wyrzuciła właśnie Czesława Michniewicza. Przede wszystkim ta kwestia, że mamy cykl eliminacyjny, na na papierze tak łatwy, że żal byłoby to zmarnować i nie stworzyć podwalin pod coś fajniejszego, pod coś większego, czyli żeby wprowadzić coś zupełnie nowego do tej reprezentacji, bo koniec końców sami mistrzostwa i tak awansujemy. Dobiliśmy do momentu, kiedy możemy obawiać się o to, czy awansujemy. Ja myślę, że awansujemy, mimo wszystko, jeśli nie awansujemy, to będzie totalna kompromitacja. Natomiast całkowicie polegliśmy, jeśli chodzi o tworzenie czegoś ekstra. Nie przekonuje mnie to, o czym powiedział Cezary Kulesza w RMF-ie. Tutaj cytuję z Meczyków, że: Rozmawiamy z selekcjonerem o problemach, ja trenera nie bronię, ale też trener podaje mi nazwiska i mówi: "No, prezesie, ale my też takich nazwisk topowych piłkarzy nie mamy zmienników". Cytuję dosłownie. Nie przekonuje mnie to, bo jeżeli ściągasz selekcjonera z tej najwyższej półki, to tego należy właśnie oczekiwać, żeby takie postaci się pojawiły, żeby zostały wymyślone nietypowe postaci. Każdy selekcjoner chce się pochwalić właśnie czasami jakąś taką nietypową postacią. Każdy ma takiego swojego mini wygranego. Nawałka miał Mączyńskiego, sołza miał Świderskiego i tak dalej. Każdy chce się kimś takim pochwalić, żeby na koniec mógł powiedzieć, ten gość u mnie zadebiutował. Wy w niego nie wierzyliście, a ja mu dałem szansę i on u mnie zaczął bardzo dobrze grać. Każdy selekcjoner na świecie ma taką wizję, więc takie deklaracje, jeżeli faktycznie Fernando Santos tak powiedział, moim zdaniem po prostu są nie na miejscu, bo na tym etapie pracy i sam selekcjoner na pewno ma też tego świadomość, należy po prostu oczekiwać, że ta reprezentacja będzie wiedziała, w co ma grać, że będzie miała odpowiednie nastawienie i że coś tam mimo wszystko będzie się tworzyło. No ale się nie tworzy. Zastanawiałem się, do kogo można mieć najmniejsze pretensje, jeśli chodzi o reprezentantów Polski za spotkanie z Wyspami Owczymi. Bo o nikim nie możemy powiedzieć takim pełnym przekonaniem zagrał dobry mecz, zasługuje na wysokie oceny. Większość tych ocen to powinny być takie noty ocierające się o kompromitację. Natomiast jest kilku zawodników, przy których ja mimo wszystko chciałbym się zatrzymać, żeby nie powielać pewnych stereotypów na temat tych piłkarzy. I tutaj wypisałem sobie przede wszystkim trzy nazwiska, czyli Zieliński, Kiwior, a także Kamin. My już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Piotr Zieliński zbiera praktycznie zawsze. Ja też wielokrotnie nagrywałem tutaj materiały krytyczne na temat Piotra Zielińskiego. Zwracałem uwagę dziesiątki razy, że Piotr Zieliński to jest ten piłkarz, któremu właśnie czasami tej osobowości na boisku brakowało. Natomiast szczerze mówiąc, jak ja patrzę na Zielińskiego i nawet ten mecz z Wyspami Owczymi, ja mam świadomość, jak to brzmi. To wszystko brzmi karykaturalnie, ale takie mamy realia. To ja nie widziałem w Piotrze Zielińskim piłkarza, który nie miał osobowości na boisku. Absolutnie nie widziałem. Akurat w Piotrze Zielińskim. W większości naszych reprezentantów tak. Natomiast jeśli chodzi o Piotra Zielińskiego, no to przecież była wrzutka, kiedy lewy trafił w obramowanie bramki. Było to doświadkowanie, kiedy lewy poprawiał sobie piłkę i ostatecznie nie, nie było bramki. Prostopadłe podanie, gdy lewy zmarnował sytuację. Groźny strzał w doliczonym czasie po podaniu Kamila Grosickiego. I do tego naprawdę sporo istotnych kontaktów z piłką. Jeden taki naprawdę bardzo ciekawy przerzut w okolicach pola karnego. Tych akcji, które mogły mieć wpływ koniec końców na wynik meczu, po których Zieliński mógłby mieć asysty, naprawdę w tym meczu nie brakowało. I zwróćcie uwagę, że ja w ogóle nie odnoszę się do sytuacji z rzutem karnym, bo moim zdaniem tam akurat był przypadek. Można oczywiście podpiąć to na zasadzie, Zieliński wywalczył nam rzut karny. Nie, przypadek, przypadek. Natomiast nie zmienia to faktu, że Zieliński w wielu innych ważnych momentach tego meczu chciał być tym piłkarzem, który, któremu zależało właśnie na tym, żeby tę reprezentację pociągnąć. Problem polegał na tym, że my w tej reprezentacji nie Widzieliśmy takiej chęci, ruchu bez piłki, jakiegoś pomysłu na zasadzie e, jakiś piłkarz schodzi do rozegrania, to drugi pojawia się w zupełnie nieprzewidywalnym sektorze. Założyłem sobie przypadkowo akurat koszulkę Girony, bo akurat była wyprasowana albo nie trzeba było jej prasować. Natomiast dla mnie, Girona, jeśli chodzi o zespoły klubowe, to jest w tym momencie taki wzór, jeśli chodzi o ruch bez piłki. Patrzysz na zironę i nie jesteś w stanie przewidzieć, jakiego piłkarza możesz spodziewać się w polu karnym, bo wchodząc w defensywny pomocnik, może wejść skrzydłowy z tej strony, z tej ofensywny pomocnik, napastnik, cokolwiek. Inwestują bardzo dużo w grę ofensywną, ale tam jest permanentny ruch bez piłki. Jak ja patrzę na naszą reprezentację to widzę permanentny brak ruchu bez piłki i moim zdaniem to jest w tym momencie ta główna, najważniejsza cecha reprezentantów Polski. Nawet nie tyle ta obawa przed dribblingami, bo to oczywiście też, ale przede wszystkim ten brak ruchu bez piłki i nie ukrywam, że to mnie mierzi niesamowicie. I było mnóstwo takich momentów w trakcie tego meczu, kiedy Jakub Kiwior starał się rozgrywać i zwrócono uwagę nawet po tym spotkaniu, że być może my czasami za bardzo spieszyliśmy się przy wyprowadzaniu piłki, zwłaszcza przy tych Dłuższych podaniach od Jakuba Kiviora za linię obrony farerów. Ale z czego to wynikało? To wynikało z tego, że my na początku meczu strasznie zwlekaliśmy i że temu kiwiorowi, który jest postacią introwertyczną, zapaliła się w pewnym momencie lampka. Ludzie tu trzeba przyspieszyć. Nie każde zagranie mu wyszło, ale kiwior wykazywał się inicjatywą. Obejrzałem ten mecz bardzo dokładnie. Klikałem pauzę pewnie ze 100 razy w trakcie tego spotkania. Po to, żeby wyłapać właśnie na przykład te pojedyncze momenty. I na przykład w czwartej minucie mieliśmy taką akcję, kiedy piłka cztery razy wracała pod nogi kiwiora. To wszystko kończyło się krosem Krychowiaka. Tylko wiecie, na czym polega tutaj cały feller tego systemu? Że kiwior jest gościem, który na nikogo nie krzyknie. Gdyby tam grał piłkarz o nieco innym charakterze niż kiwior, to za chwilkę ci piłkarze po prostu by się pozabijali. Bo to jest tak, do kiwiora, bo kiwior jest naszym najlepszym rozgrywającym. Piłka wraca do kiwiora. Nie ma ruchu. Do Krychowiaka. Do Kiwiora? Nie ma ruchu. Do Krychowiaka. Do Kiwiora? No dobra. Długa. Niecelna. Trudno, nie wyszło. Ale się starał, bo on naprawdę dużo widzi i stara się rozgrywać. Do środkowania w tym meczu mu nie wychodziły, natomiast dla mnie to jest jeden z tych ostatnich piłkarzy, do których miałbym pretensje. Bo nie dość, że piłkarze reprezentacji polskiej od samego początku, może to był pomysł Santosza, może to wynikało po prostu z tej całej beznadziei, szukali tego Kiwiora, bo wiedzieli, że on może być naszym rozgrywającym na non-stoi z tą piłką i co ma robić, jeżeli po prostu nie ma właśnie tego ruchu bez piłki. Tego potwornie brakowało w tym meczu i mówię, dla mnie Jakub Kivior ma anielską cierpliwość. Anielską cierpliwość. Bo kiedy doszło do takiej sytuacji, którą wrzuciłem na Twittera, kiedy Grzegorz Krychowiak wziął się za rozgrywanie i była sytuacja taka, kiedy Grzegorz Krychowiak jest ustawiony przed polem karnym. Piłkarze, którzy są ustawieni przed nim nie robią ruchu na wolne pole, nie dają takiego sygnału, że można im zagrać piłkę w pole karne. Robert Lewandowski pokazuje, tam jest skuraś niekryty. Można było zagrać do Skórasia. Skóraś wyszedłby na akcję jeden na jednego. Pewnie by tę akcję przegrał, ok, bo to był beznadziejny mecz w jego wykonaniu. Ale byłaby szansa. Może akurat by te akcję wygrał i może mecz by się nam otworzył. Co zrobił Krychowiak? Krychowiak zabawił się w lukę Modricza i posłał piłkę błyskawicznie w pole karne, oczywiście do rywala, no bo wiadomo. Co się dzieje po tej akcji? Widzimy pretensje Kamińskiego i Lewandowskiego do Krychowiaka i widzimy od razu reakcję Krychowiaka, który ma pretensje do jednego z tych dwóch piłkarzy, albo do Lewego, albo do Kamińskiego, nie jestem w stanie na tego ocenić. Jedna taka akcja, gdzie Krychowiak zachował się w sposób beznadziejny i od razu widać jakąś wymianę zdań. Jak ja patrzę na Kiwiora, to trochę mi tego mimo wszystko brakuje. Ja wiem, że to jest taki chłopak, bardzo stonowany, spokojny, bardzo dobry, jeśli chodzi o, o to wyprowadzenie piłki, ale mówię, on ma anielską cierpliwość, że wytrzymał w tym meczu. Że tyle, ile razy piłka wracała pod jego nogi, z takim sygnałem od innych reprezentantów: Kuba, rozgrywaj, bo, bo my nie potrafimy. Aczkolwiek Jan Bednarek i tak nie rozegrał tutaj wcale tak złego meczu, to trzeba powiedzieć wprost. A Tomasz Kędziora, moim zdaniem, spalił się, jeśli chodzi o rozgrywanie, po takim jednym fatalnym, dłuższym podaniu, które skończyło się po prostu. Stratą piłki, po niecelnym, beznadziejnym podaniu. W przypadku Jakuba Kiwiora mówię, tych takich zachęt, Kuba rozgrywa i było sporo, tylko nie było tych zachęt ze strony piłkarzy, którzy grali przed Kubą. No sorry, no środkowy obrońca to wszystkiego nie zrobi. A momentami ja miałem takie wrażenie, jakby faktycznie, to mówiłem o, w tym odcinku nagrywanym na gorąco, że Kiwior tutaj ma być, wiecie, 6, 8, 10 za chwilkę, jak tak dalej pójdzie. Bo on po, pokazywał się bardzo wysoko właśnie do tego rozegrania. Zresztą, słuchajcie, na tym też polega gra w trójce środkowych obrońców że zawsze któryś z tych środkowych obrońców ma po prostu taką swobodę wyprowadzenia piłki bo zawsze dostaje asekurację no jak gra z kimś takim jak Wyspy Owcze to, no to już tym bardziej tylko że żeby to wszystko funkcjonowało no to musi być też ten ruch bez piłki i tak jak mówię, ja nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego tam była taka straszna apatia taka senność w tym poruszaniu się bez piłki. To znaczy, dlaczego tego poruszania się bez piłki nie było? I mówię, moim zdaniem to potwornie irytowało Zielińskiego i Kiwiora właśnie. Jeśli jeszcze jakiegoś piłkarza można tak od biedy docenić za ten mecz, to Bartka Bereszyńskiego, bo wyobraźcie sobie, że Bartek Bereszyński był piłkarzem, który zaliczył najwięcej kluczowych podań, jeśli chodzi o reprezentantów Polski w tym meczu, czyli dwa. No wiadomo, te wrzutki do do Milika, a także do Zielińskiego, które kończyły się główkami. Oprócz tego kluczowe podania mieli Bednarek, Zieliński, Lewandowski, Świderski, a także Grosicki. Po jednym w ogóle miałem takie wrażenie, patrząc na Kamila Grosickiego, że gdyby on wszedł na boisko wcześniej, no to tych kluczowych podań po prostu miałby więcej, bo jedno, ta wrzutka przede wszystkim do Pawła Wszołka to było zagranie bardzo wysokiej klasy, niezależnie od klasy rywala, swoją drogą i to trzeba powiedzieć wprost. Natomiast na mnie, piłkarzem, który chciał się wykazać i chciał pokazać, że coś w nim drzemie rzeczywiście w tym meczu, naprawdę był Kuba Kamiński. Nie będę tutaj szedł w tę narrację, że to był efekt wywiadu Roberta Lewandowskiego, bo Kuba Kamiński po prostu to ma, że może nie licząc tego pierwszego występu San Marino, który mu nie wyszedł, też co to za rywal, to to jest piłkarz, którego naprawdę trzeba inwestować i spojrzałem, zerknąłem sobie na ofensywny Pojedynki w Wyscocie, jeśli chodzi o naszych reprezentantów. Piłkarzem, który stoczył ich najwięcej, był Robert Lewandowski 14 wygranych 6. Piłkarzem numer 2 był Jakub Kamiński 11 wygranych 8, czyli skuteczność dużo lepsza. Trzeba brać pod uwagę klasy rywala wątpliwą klasę, no ale z drugiej strony pozostali nawet tych prób nie podejmowali. Jeśli chodzi o innych zawodników i ich pojedynki w ofensywie Michał Skuraś 4 wygranych 0, Arkadiusz Milik pojedynek 1, wygranych 0, Paweł Szołek 4, wygrany 1, Sebastian Szymański 4, wygrane 2, no i dalej już nie ma sensu zerkać, no Kamil Grosicki pojedynek 1, wygrany 1, tak jak mówię tutaj ta próbka była niewielka, ale w kontekście innych piłkarzy o czymś to mimo wszystko świadczy. Powiedziałem w ostatnim odcinku, tym nagrywanym na gorąco, że dla mnie spotkanie z Wyspami Owczymi było nawet większą kompromitacją niż Mołdawia. Ze względu na to, że w trakcie meczu z Mołdawią my mimo wszystko widzieliśmy jakiś pomysł i pomysł, który wyglądał bardzo dobrze w pierwszej połowie. Tu oczywiście w meczu z Wyspami Owczymi nastąpiła jakaś reakcja w drugiej części, ale czy, czy to była reakcja, która Was jakkolwiek by satysfakcjonowała? Na pewno nie. Jeśli ktoś nie oglądał tego meczu i zerknie sobie w statystyki na liczbę strzałów i tak dalej, to dojdzie do wniosku. Że to była jakaś kanonada ze strony Polaków, po prostu gdzieś brakowało szczęścia albo precyzji i tak dalej. Nie było tak. Każdy, kto oglądał ten mecz doskonale wie, że Polska po prostu zagrała bardzo kiepsko. Ale zerknąłem sobie na kilka innych statystyk, które mm, takich głębszych powiedzmy, które mogą nieco więcej powiedzieć o obrazie meczu w wykonaniu reprezentantów Polski. No i na przykład jest coś takiego jak Progressive Passes. W meczu z wyspami owczymi zaliczyliśmy takich 68 prób, w meczu z Mołdawią 96. Progressive Passes. Pojedynki w ofensywie z wyspami owczymi 62, 27 wygranych, z Mołdawią 75, 41 wygranych, czyli z Mołdawią 55% wygranych, z wyspami 44%. Wiecie na czym polega problem, że my możemy mówić po tym meczu, że to nie była taka wtopa, jak z Mołdawią. Nie każdy sobie uprawia taką narrację, jaką chce, ale my nie uczymy się żadnej kultury gry tak naprawdę w tym wszystkim. Tu nie ma żadnego postępu ze zgrupowania na zgrupowanie. Ja cały czas mam taką nadzieję, że w którymś momencie nastąpi jakieś takie przesilenie, że, że właśnie z tego zgrupowania na zgrupowanie. Po prostu ci piłkarze dobiją już do takiego dna, że dojdą do wniosku panowie. Przecież my sobie psujemy swój wizerunek, swój dorobek. Za chwilkę po prostu będą nas postrzegać jak jakichś nieudaczników. Przecież tym piłkarzom to nie odpowiada. Przecież Robertowi Lewandowskiemu na pewno nie, nie odpowiada to, w jaki sposób zaczyna być odbierany przez kibiców w Polsce po tych występach. Krychowiakowi na pewno też to nie odpowiada. Innym reprezentantom też to na pewno nie odpowiada. Skóraś wie, że o nim nie będzie się tak dużo mówiło, no bo to są jego pierwsze kroki w reprezentacji, ale on w tej reprezentacji jest. I mam nadzieję, że w którymś momencie po prostu... Coś tam wybuchnie od środka i to doprowadzi do sytuacji, w której my wyjdziemy na ten mecz, po prostu z, na ten mecz, na jakikolwiek mecz, z jakąś inicjatywą, nawet z czymś takim, co było z Mołdawią. Żeby nie było powtórki z wyspowczych, z Czech czy z drugiej połowy z Mołdawią, bo po prostu tego jest za dużo w tak krótkim odstępie. Nie ma żadnej poprawy, jeśli chodzi o kulturę gry. To jest moim zdaniem największy problem, a na tę kulturę gry składa się m.in. ruch bez piłki. Widzę różne pomysły selekcjonera, widzę różne rzucanie piłkarzy i tak dalej, testowanie różnych systemów. Wydawało się, że to będzie żelazna czwórka, nie jest żelazna czwórka i tak dalej. Natomiast są pewne pomysły, które permanentnie się nie sprawdzają. No, dla mnie Arkadiusz Milik, tak jak Kamil Grosicki jest piłkarzem reprezentacyjnym, tak Arkadiusz Milik jest piłkarzem niereprezentacyjnym. Wiecie dobrze, że cenię tego napastnika. Że nagrywałem często na jego temat takie bardzo pozytywne odcinki. Że to jest napastnik dużo bardziej ceniony w Europie niż na przykład w Polsce. Że w Polsce wszyscy pamiętają mu te marnowane setki i tak dalej. Kurczę, no ale patrzę na tego arka w reprezentacji Polski. No i widzę gościa, który nie czuje się dobrze w tym zespole. Naprawdę używam w tym momencie już delikatnych słów. Jestem zrezygnowany, ale używam tutaj naprawdę delikatnych słów. Ten piłkarz po prostu do tego zespołu nie pasuje. Ja nie wiem, o co chodzi, że wchodzi na boisko Karol Świderski i też nie będę tutaj piał z zachwytu nad Świderskim po, po meczu z Wyspami Owczymi, bo nie ma powodu. Ale on wchodzi na to boisko i widać jakiś taki vibe pomiędzy nim a pozostałymi zawodnikami. Że ten Świderski wchodzi na boisko i ty wiesz, że na boisku jest Świderski. Jak jest Arkadiusz Milik, to Arkadiusz Milik jest na boisku i pośle jakieś jedno ostre dośrodkowanie na początku meczu i w zasadzie na tym się to wszystko kończy, bo no i jeszcze ten jeden strzał głową po dośrodkowaniu Bereszyńskiego, no naprawdę piłkarz tej klasy nie ma prawa mieć tak znikomego wpływu na grę reprezentacji, nie wiem, może kiedyś dojdzie do sytuacji, w której Robert Lewandowski zakończy karierę reprezentacyjną, Milik pomyśli sobie, ja teraz będę największą gwiazdą tej reprezentacji i stanie się goleadorem ja tego nie wykluczam, ponieważ podkreślam to po raz kolejny, bardzo cenię go jako piłkarza, bardzo go cenię jako piłkarza ale nie reprezentacyjnego. Kiedyś, za czasów Nawałki, wiadomo, teraz już nie. W przypadku Grzegorza Krychowiaka, wiecie to od dawna, że uważam, że jest bardzo daleko po drugiej stronie rzeki. Nawet jeśli przytrafi mu się, to też słowo klucz, jakiś pozytywny występ w tej reprezentacji, bo wygląda na to, że, że z tej reprezentacji nie wyleci. Po prostu uważam, że to jest piłkarz. Chyba nawet sam użyłem przy którymś filmiku dokładnie takiego zwrotu, jakiego użył Tomasz Hajto tutaj, że to jest piłkarz, który gra po prostu w slow motion. W ogóle mam takie wrażenie, że jeszcze nigdy nie zgadzałem się tak często z Tomaszem Hajdą, jak w kontekście tego, co, co działo się przy okazji właśnie tego meczu z Wspami Owczymi. I wiecie jeszcze, co mnie bardzo irytuje w kontekście tej kadry, no bo chyba widać, że jestem podirytowany, że mam wrażenie, że my jesteśmy podirytowani, a oni nie są. I szczerze mówiąc, to mnie trochę dziwi, dlatego że ja postrzegam te reprezentację jako ludzi, którzy... Wiedzą, na czym stoją, tak bym to powiedział. Zdarzały się momenty w reprezentacji Polski, kiedy Robert Ewandowski wygrywał mecz, a był niezadowolony, bo wiedział, że to po prostu nie są jego standardy, że ta drużyna powinna grać lepiej i tak dalej. No to po takim meczu czytamy, że to jest nowe otwarcie dla naszej kadry. Grzegorz Krychowiak dostaje pytanie, czy byli bardzo niezadowoleni po pierwszej połowie? Wręcz przeciwnie. Naprawdę tak. Szczerze mówiąc, widząc te wypowiedzi Grześka, pomyślałem sobie, że on chyba nie zrozumiał pytania. No bo nie wiem, jak można inaczej to interpretować. Zwłaszcza, że sam Milik w troszkę inny sposób to później oceniał. Naprawdę czymś takim mamy się zadowalać? Tak naprawdę ja się zastanawiam, czy co jest bardziej w tym momencie irytujące? Czy to, że reprezentacja Polski gra tak jak gra? Że się nie rozwijamy? Że nie ma tej rosnącej kultury gry, która powinna być? Czy to, że kończy się ten mecz i jest takie, taka akceptacja, która w ogóle mi nie pasuje do tych ludzi? Nie pasuje mi to w ogóle do lewego? Totalnie, totalnie. Możecie, tak jak mówię, lubić tego lewego czy nie lubić, ale ja szczerze mówiąc, sądziłem, że po czymś takim to tacy goście właśnie jak Lewy, Krychow, jak i tak dalej po prostu wyjdą walną, pięścią w stół, pewnie to i tak niczego nie przyniesie, ale że dadzą wyraz po prostu swojemu niezadowoleniu. Nie wiem, czy my po prostu się pogodziliśmy już z takim marazmem, że my musimy być po prostu czymś takim, taką byle jaką reprezentacją? Dlaczego my się mamy z tym godzić? Przecież ta reprezentacja przed momentem w meczu z Francją na mundialu pokazała Zaczesława Michniewicza, że potrafi bardzo fajnie grać w piłkę. Już nie chcę wracać do czasów sołzy, no bo wiadomo, że to były czasy chwiejne, plus prowadził nas koleś kompletnie niesłowny. Ale bywały momenty, kiedy reprezentacja w dość podobnym składzie pokazywała, że potrafi. A my w tym momencie naprawdę mamy być zadowoleni po tej pierwszej połowie, mamy szukać plusów na siłę, to mnie irytuje. Właśnie to akceptowanie przeciętności, które staje się charakterystyczne także dla tej reprezentacji. Plus, oczywiście, nie da się po tym meczu w żaden sposób uciekać od wątku Roberta Lewandowskiego, który wiadomo, że strzelił dwa gole, czyli to zostanie sportretowane na świecie, że jest bohaterem reprezentacji. Ok. Natomiast to, co mnie niepokoi, Roberta Lewandowskiego, to jest coś, na co zwracam uwagę od dawna, od lutego w zasadzie. Może tak jest w przypadku tych doświadczonych piłkarzy, jak Robert powiedział w ostatnim wywiadzie. W meczykach, że, że w tym wieku po prostu forma może kiedyś przyjść, że masz świadomość, że teraz jej nie będzie, że ona kiedyś przyjdzie, ale wy i tak strzela gole, więc nie ma sensu, nie wiem, go definitywnie przekreślać. Ale ja nie do końca rozumiem, mimo wszystko, dlaczego piłkarz tej klasy, piłkarz, który naprawdę ma zaawansowaną technikę, w bardzo wielu sytuacjach i w Barcelonie, i w reprezentacji Polski, bo ja po meczach Barcelony mówię o tym regularnie, potrzebuje czasami tak wiele czasu, żeby opanować piłkę. Ta piłka skacze, jeden, drugi, trzeci kontakt i, i to było w dwóch sytuacjach, po dwóch akcjach Zielińskiego tak swoją drogą, właśnie w tym meczu. Tak naprawdę niezależnie od klasy rywala to się dzieje i Lewy na tym traci. Na braku podjęcia decyzji właśnie w odpowiednim momencie strzeli ładnego gola, nie zabieram mu tego, ale jest dużo takich momentów ogólnie w jego grze w dłuższym okresie. Z których on też na pewno nie jest zadowolony, bo, bo po prostu jest piłkarzem przyzwyczajonym do innych standardów. Jak ja przypominam sobie Roberta Lewandowskiego z jesieni tego ubiegłego sezonu, czy już nie mówiąc o, o czasach Bayernu, to ja widziałem gościa, który jak wchodzi w pole karne, to wchodzi po swoje, a nie takiego, który po prostu ma tyle kłopotów technicznych nawet z przyjęciem piłki. Nie ukrywam, że jestem tym zaniepokojony, ale być może to wynika z wieku, że. Um, że w tym wieku nie czujesz się tak dobrze, no nie, no to też nie będzie dobry argument, no bo on mówił, że ma świetne wyniki fizyczne. No to co może na to wpłynąć? Pewność siebie, pewność siebie może wpłynąć na to, że źle opanujesz piłkę, rzeczywiście. Ale Robert Lewandowski ma być piłkarzem, któremu brakuje pewności siebie. Tak jak mówię, mam bardzo wiele znaków zapytania i wiele rzeczy w formie lewego po prostu mi się nie zgadza, bo one nie pasują do piłkarza tej klasy. Po prostu. Tutaj te wymagania są bardzo wysokie i. I wydaje mi się, że najbardziej niepokojące z punktu widzenia lewego nie powinno być to, że w tym momencie nie wiem ludzie go krytykują, że zwracają uwagę na takie rzeczy, tylko bardziej niepokojące byłoby to, gdyby ci ludzie od niego czegoś takiego nie wymagali, żeby mimo wszystko nie zdarzały się takie sytuacje jak, ta po jak te po podaniach Zielińskiego. Przede wszystkim właśnie to to wyjście na prawie sam na sam z bramkarzem, bo ostatecznie sam na sam się to nie skończyło. Bardziej niepokojące byłoby to, gdyby ludzie po prostu pogodzili się z tym faktem, a ludzie się z tym nie godzą. Dlatego po prostu wymagają i w tym moim zdaniem nie ma nic złego. W stosunku do Grzegorza Krychowiaka nie ma wymagań, w stosunku do Roberta Lewandowskiego są i to cały czas bardzo wysokie. W stosunku do Zielińskiego też i tak jak mówię, Zieliński zrobił w tym meczu trochę, żeby tym wymaganiom sprostać. Inni piłkarze na przykład skórać niekoniecznie, ale tutaj też nie chcę defini definitywnie kogoś skreślać, no był chłopak wyjechał za granicę, ma problemy z graniem, jakiś tam pewnie delikatny zakręt w karierze. Skreślanie takich piłkarzy nie miałoby sensu, ale skreślanie innych piłkarzy miałoby sens, po prostu. No, no i tyle, no. Nie ma sensu inwestować w Grzegorza Krychowiaka, powtórzę to po raz setny. To, co mnie niepokoi też w kontekście Fernando Santosza i, i tej reprezentacji Polski, to jest fakt, że już kilka razy nagrywałem takie filmiki o tym, że mam nadzieję, że to się zakończy selekcją negatywną. Tylko ile można, no. Ile razy będziemy o czymś takim mówić? No nie powiem tego, tego po raz kolejny, że mam nadzieję, że to się zakończy selekcją negatywną, no bo on skreśli Krychowiaka, potem da szansę Damianowi Szymańskiemu. Damian Szymański nie sprawdzi się w jakimś meczu, wróci do Krychowiaka, i tak się będziemy kręcić po prostu w kółko. Nie wiem, nie mam już nadziei na selekcję negatywną, no bo ta, taka już nastąpiła wcześniej, a później był wiecie, przywróć, przycisk przywróć ustawienia fabryczne. Jest tak, jak jest. Nie ukrywam, że trochę do tych eliminacji już podchodzę inaczej. To znaczy, straciłem nadzieję, że uda się tutaj coś przebudować tak naprawdę gruntownie. To znaczy, spodziewam się jakichś nerwowych ruchów ze strony Santosza, spodziewam się mimo wszystko jakiegoś wstrząsu, wprowadzenia nowych twarzy, bo no bo po tylu w topach musi do czegoś takiego dojść. No, Anioł by stracił cierpliwość, każdy by stracił cierpliwość. Więc myślę, że coś takiego nastąpi, ale po prostu straciliśmy już tak dużo czasu podczas tych eliminacji. Że tego nam nikt nie zwróci, i tego jest najbardziej tutaj szkoda. Właśnie, już abstrahując od tego, że, że było kilka meczów karykaturalnych, to tego jest najbardziej szkoda, że, że nie udało się nikogo zbudować ani niczego takiego konkretnego wypracować, I że Cezary Kulesza też w tym RMF-ie pytany właśnie o to budowanie, no też tak uciekał od odpowiedzi, no że buduje. Przykre jest też to, że sam selekcjoner sprawia wrażenie człowieka całkowicie zrezygnowanego. Sprawia wrażenie człowieka, który zobaczył tych piłkarzy i stracił jakąkolwiek nadzieję, i porzućcie jakąkolwiek nadzieję, którzy do tej reprezentacji wchodzicie na takiej zasadzie. To jest strasznie niepokojące. To jest masakra, mówiąc wprost. Że człowiek, który pracował z reprezentacją Grecji, czyli porównywalną, mógł tam wypracować sobie status trenera, bardzo cenionego, i tak dalej, a przyszedł do nas i zderzył się po prostu. Z jakąś zupełnie nową materią, z którą wcześniej nie miał do czynienia. Tak nie powinno być. I to źle świadczy o obu stronach. Żeby nie było, to naprawdę źle świadczy o obu stronach, bo tak jak mówię, ja nie widzę efektów tej pracy. Ja jestem niezadowolony z tej pracy. Chyba nikt nie jest zadowolony. Myślę, że trener Santosz też nie jest zadowolony. Tylko powtórzę po raz kolejny to, co mówiłem jakiś czas temu. I to, co mówił lewy w ostatnim wywiadzie. Że koniec końców to nie tylko trener wychodzi na boisko. Praca trenera nie ma efektów, powtórzę to po raz kolejny, żeby wybrzmiało. To nie Fernando Santos ma 0% skuteczności pojedynków na 4 próby, tylko Michał Skuraś. To nie Fernando Santos marnował tę sytuację, tylko Robert Lewandowski. To nie Fernando Santos stał bez piłki wtedy, kiedy był potrzebny właśnie ruch. To nie Fernando Santos zagrywał te piłki tak jak Grzegorz Krychowiak. Oczywiście, że on ponosi winę za dużą część tego, co się dzieje i, i koniec końców on za to zapłaci, bo zawsze płaci trener. Tylko, że dla mnie niepokojące jest to, że tu, tu nikt nie będzie odpowiadał tak naprawdę na dłuższą metę i, i do każdego trenera będą pretensje. Koniec końców będą wracały, wiecie, te same narracje i, i nie wiem, kiedy to się skończy. Czy, czy to się skończy dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście dojdzie do takiej brutalnej wymiany pokoleniowej, że całkowicie tamto po prostu pokolenie zejdzie ze sceny i, i pozwolimy sobie na przykład na jakiś, wiecie, cykl eliminacyjny, musimy to przebudować, bo jesteśmy w takim absolutnym punkcie startowym. Nie mam pojęcia, natomiast obawiam się, że jakikolwiek trener wszedłby do tej reprezentacji teraz, w tym miejscu, gdzie ona jest, to nie miałby takich kłopotów na pewno jak Fernando Santos, bo on wszedł jako człowiek z zupełnie innego świata. Gdyby wszedł Marek Paprząt, on tych piłkarzy jednak doskonale zna, bo ich ogląda od kilkunastu lat, ale mimo wszystko świadczy to o nas po prostu fatalnie, że bierzemy człowieka, który znajdował się bardzo wysoko i ten człowiek niemal wpadł w depresję, widząc z czym ma do czynienia tutaj. Należy oczekiwać, że on się też ogarnie i że znajdzie klucz do tej reprezentacji. Mam nadzieję, że już od tego najbliższego meczu z Albanią, ale powtórzę po raz kolejny, bo już widzę, w, jak, w jakich kierunkach ta narracja zaczyna się rozchodzić. Typowe, typowe u nas polowanie na czarownicę i tak zwany kozło-ofiaryzm, czyli szukanie jednego antybohatera. Nie ma nigdy jednego antybohatera. Czy Fernando Santos wykonuje swoją pracę dobrze? Nie, nie wykonuje swojej pracy dobrze. Ale czy pozostali wykonują swoją pracę dobrze? Nie. I u innych selekcjonerów też bywały podobne kłopoty. Więc uważam, że naprawdę to jest taki moment, kiedy trzeba wreszcie po prostu spojrzeć na samego siebie i, i zastanowić się, w jakim kierunku to wszystko idzie. Bo wygrywamy z Wyspami Owczymi, ale materiału do przemyśleń jest chyba więcej po tym meczu i po tym, co się działo ostatnio, niż po kilkunastu meczach, na przykład z jakichś różnych innych selekcjonerów. Jeszcze się to zgrupowanie nie skończyło, a ja już jestem tą reprezentacją zaorany. Tak jak mówię. Mam nadzieję, że dobiliśmy do takiego momentu, w którym nastąpi jakiś boom i efekt tego boom zobaczymy w meczu z Albanią, ale niepokoi mnie fakt, że, że dużo osób jest po prostu z tego wszystkiego zadowolonych. Tyle. Czekam na Wasze spostrzeżenia. Pozdrawiam.